Cześć, z tej strony Krystian Wroszyk. Witam Cię w kolejnej lekcji naszego mini kursu C Sharpa. Dzisiaj zajmiemy się pętlami. Pętle, czyli takie powtarzanie wszystkiego w kółko, czyli tak naprawdę jedna z takich dwóch najważniejszych rzeczy w programowaniu. Ok, zobaczmy, co myśmy sobie tutaj zrobili. Zaczęliśmy robić sobie menu gry. No i teraz problem z tym menu jest taki, że ono wykonuje się tylko jeden raz. Więc trzeba zrobić to w ten sposób, żeby działało bez przerwy. Czyli co my tutaj możemy zrobić? Jest taka pętla jak while. Co ta pętla while robi? Tutaj podajemy coś, co jest prawdą albo fałszem. No i teraz dopóki jest prawda, to będzie wykonywało się w kółko. Tak? Czyli dopóki to jest true, to w tym momencie będzie się wykonywało to w kółko. Zróbmy sobie może tak, że odczytana opcja jest różna od 5. Ok, bo 5 to jest nasz koniec, więc jak ktoś wybierze 5, to znaczy, że będzie fałsz, będzie równe 5 i zakończy się nam nasza gra. Ok, czyli musimy zrobić opcja równa się console. Ok, teoretycznie powinno już wszystko działać. To jeszcze wczytywania nie mamy zrobionego. Imię postaci, wyruszyć na wyprawę. Ok, trochę biedną tą aplikację mamy, ale damy sobie radę. No ok, czyli wybieramy sobie jakąś opcję w naszym menu. I chcielibyśmy, żeby to się odpowiednio zachowało, tak? Czyli jeżeli wybierzemy jedynkę, żeby poszedł na wyprawę. No to co, robimy sobie ifa, już ifa znamy. Czyli opcja przyrównaj do jedynki. Jeśli to jest jedynka, wtedy musimy pójść na wyprawę. Czy my tutaj mamy jest iść na wyprawę? Pójdzie na wyprawę. Dobra. Opcja, jeżeli jest 2, w tym momencie jest odpoczęcie. I mamy metody na odpocznij, to sobie ją zrobimy. Static void odpocznij. No i kiedy wybierzemy 2, to wywołuje się odpocznij. Opcja, jeżeli jest 3, wtedy mamy ekwipunek. Jeśli alsif opcja przyrównaj do 4. Wtedy mamy sklep. Dobra. Sklepem na razie zajmiemy się później. Ekwipunkiem tak samo. Okej. Nasza postać chcemy, żeby odpoczywała. Muszę za zwycięstwo. Idź na wyprawę. Tutaj jest. No ok, czyli działamy do momentu, aż opcja jest różna od 5. No i teraz jeśli jedynka idziemy na wyprawę, jeśli 2 odpoczywamy, dwoma pozostałymi opcjami zajmiemy się troszkę później. Dobra, sprawdźmy, czy to będzie działało. Odpalmy sobie naszą grę. No i teraz nowa gra. Błyszczący Andrzej.
No i idź na wyprawę. Poszliśmy na wyprawę. Tak, czyli nasza gra działa w kółko. Jest jeszcze jeden problem taki, że nie widzimy, co się tam dzieje. Więc dodajmy sobie dodatkowo readline'a. O, i teraz będziemy naciskali Enter i w tym momencie przejdzie nam dalej, czyli console. Powinno być trochę lepiej. Okay, czyli nowa gra. Idź na wyprawę, wróciłeś na wyprawę, naciśnij Enter, aby kontynuować. Dobra. Czyli coś tam sobie działa. Jak nacisnę teraz piątkę, zakończyła się moja gra. Tutaj widzę, że on coś jeszcze. Dobra, tego też nie będziemy potrzebowali. Bo trzeba dwa razy Enter na końcu nacisnąć, a to trochę bez sensu. Ok, czyli teraz zbudujmy sobie nasze odpoczęcie. Podczas odpoczynku będziemy ładować sobie plus jeden życia, na przykład niech będzie. Czyli co? Pozostałe życie zwiększamy sobie o 1, tak? Czyli plus plus, czyli on bierze to życie i tak naprawdę zwiększy o 1. Tak, czyli mieliśmy 5, teraz będzie 6. No i teraz musimy sobie jeszcze dodatkowo sprawdzić, czy czasem nie przekroczyliśmy maksymalnego życia. Czyli maksymalne życie, jeżeli jest większe, maksymalne życie jest mniejsze od pozostałe życie, wtedy pozostałe jest równe maksymalne. O, czyli w tym momencie nie będziemy w stanie odpocząć dłużej, więcej niż tyle, ile jesteśmy w stanie mieć życie. Dodajmy sobie jeszcze jakiś sprytny komunikat. Okay, mamy już zaimplementowaną funkcję odpoczęcia. Dobra. Teraz mam jeszcze pójść na wyprawę. Tutaj jest walka. No i walka działa tak trochę słabo. Chcielibyśmy, żeby ta nasza walka działała do momentu, aż albo bohater, albo przeciwnik padnie. Czyli znowu też musimy tutaj zrobić pętlę while, czyli pozostałe życie, jeżeli jest mniejsze lub większe w zasadzie od zera, to do tego momentu ma nasza pętla działać. I teraz jeśli pozostałe życie jest większe od zera, to cały czas to działa. Jeśli spadnie do zera albo poniżej zera, no to wtedy musimy zwrócić już false. I ten warunek tak naprawdę nam niepotrzebny. No i teraz tutaj musimy zrealizować walkę. Załóżmy, że nasz przeciwnik będzie miał 10 życia. Czy my już robiliśmy losowanie? Chyba nie. Dobra, nie robiliśmy losowania, to też pokażę, jak zrobić liczbę losową. Jest coś takiego jak random. I tworzymy sobie nowy obiekt, czyli my tutaj tworzymy coś, co pozwoli nam losować jakąś liczbę. To nawet zaszalejmy i sobie zróbmy tak, żeby
On miał życie losowe. Okej, okay, teraz pomiędzy minimalną a maksymalną wartością, czyli załóżmy niech będzie pomiędzy 8 a 12 i z takim potworem będziemy walczyli. No i teraz int obrażenia zadane. No i teraz my będziemy zadawali obrażenia pomiędzy 2 a 3. I zmniejszamy życie przeciwnika o zadane obrażenia. No i teraz, jeśli życie przeciwnika jest mniejsze lub równe 0, w tym momencie wygrywamy walkę. A jeśli nasze życie, znaczy jeśli przeciwnik dalej żyje, to w tym momencie on nam zadaje obrażenia. Czyli int obrażenia otrzymane. No i nasz przeciwnik niech zadaje pomiędzy 0 a 4. Zgubiłem znak równości. Ok, czyli nasz przeciwnik też może sobie chybić. My na razie zrobiliśmy tak, że nie możemy chybiać. No ale jest chybienie przeciwnika. No i teraz pozostałe życie minus równa się obrażenie otrzymane, czyli zmniejszamy nasze obrażenie. Czyli co? W tym momencie pętla while działa do momentu, aż nasze pozostałe życie, które my mamy, jest większe od zera. Jeśli życie jest większe od zera, no to w tym momencie my losujemy obrażenia pomiędzy 2 a 3. Odejmujemy życie przeciwnikowi. No i teraz, jeśli przeciwnik zginął, no to wygrywamy, tak? Czyli tutaj mamy to true. A jeśli przeciwnik przeżył, to w tym momencie losujemy dla niego obrażenia, czyli pomiędzy 0 a 4. Mamy szansę odskoczyć gdzieś tam w bok, czy cokolwiek zrobić, i w tym momencie tak naprawdę chybia, czyli zada nam 0 obrażenia. Ok, to już coś powinno działać. Dodajmy sobie jeszcze opcję do menu, żeby zobaczyć naszą postać. Ok, no i teraz jeśli opcja jest równa 0, to wtedy chcemy zobaczyć postać, to zróbmy sobie metodę, która będzie nam służyła do pokazania naszej postaci. No i tutaj sobie ją wywołajmy. Czyli pokaż postać, kiedy opcja jest 0. Tutaj zróbmy else if. O, będzie ładniej. Ok, teraz co chcielibyśmy zobaczyć w pokaż postać? Na pewno chcielibyśmy zobaczyć jej imię. Mamy imię bohatera? Nazwa postaci. Dodajmy sobie jeszcze level na naszej postaci, później będziemy ją levelować. Czyli mamy nazwę postaci Błyszczący Andrzej. Gdzie my tworzymy tą postać? Tutaj stwórz postać. Ok, początkowo będziemy mieli level pierwszy i tak też tutaj zrobimy, czyli level. O, możemy sobie zobaczyć naszą postać i console. Życie. Pozostałe życie na maksymalne życie. O. Teraz będziemy mieli napis życie, pozostałe życie, ukośnik maksymalne życie, będziemy widzieli ile mamy HP.
Sprawdźmy, czy to zadziała. Czemu mi się to cały czas na drugim ekranie uruchamia? No dobra, nieważne. Ok, czyli nowa gra. No i mamy opcję numer 0. Błyszczący Andrzej, level 1, życie 0 na 0. O, tu trochę mało życia mamy. Ciężko będzie nam cokolwiek zrobić. Czyli przy tworzeniu postaci musimy sobie jeszcze ustawić, że maksymalne życie równa się pozostałe życie równa się, już mamy na początku 10 HP. Tak, czyli to pozwoli nam zrobić coś takiego, że ta dziesiątka trafi tutaj i jednocześnie trafi tutaj, tak? Czyli obie liczby ustawiamy, obie wartości ustawiamy jako 10. Dobra, to sobie sprawdźmy jeszcze raz naszą grę. Chodź tutaj do mnie. Jest. Ok, zobaczmy postać. Jest życie 10 na 10. Pójdźmy sobie na wyprawę. Wyruszyłem na wyprawę. Zobaczmy. O, zostało mi tylko 4 życia na 10. Tak, czyli coś tam sobie oberwałem. Pójdźmy jeszcze raz. Wyszłeś na wyprawę. Zostało mi 1 życia. Pójdźmy jeszcze raz na wyprawę. Tak, i teraz będę miał cały czas 1 życia, bo nie pozwalamy naszej postaci zginąć. To dorzućmy sobie tutaj poza przegraną. No i teraz mamy jakąś tam informację, że przegraliśmy, pozostałe życie ustawia się na 1. Ok, sprawdźmy, czy to zadziała. Czemu to nie chce tu przyjść? Przyszło. Ok, zobaczmy sobie postać. 10 na 10, idziemy na wyprawę. Idziemy na drugą wyprawę, idziemy na trzecią wyprawę. O, i przegraliśmy. Czyli nasza postać teraz ma 1 na 10 życia. No okej, już się coś się zaczęło dziać. No to tak, pokazałem tobie pętlę while. Zajmiemy się teraz jeszcze tą drugim rodzajem pętli. Na razie w naszej grze jej nie wykorzystamy, więc pokażę ci ją tylko tak w jakichś tam kilku drobnych przykładach. Static void. Ok, jak taka pętla for wygląda? Mam coś takiego, jak piszemy sobie prosto słówko for. No i tutaj pętla for składa się z trzech części. Pierwszą częścią jest część inicjująca. To znaczy ja sobie piszę int na przykład krok równy 1. Tak, i to jest ten moment startowy mojej pętli. Czyli ja w tym miejscu podaję, od czego moja pętla ma się zacząć. I to się wykonuje tylko raz, właśnie na samym starcie, zanim w ogóle cokolwiek zacznie działać. Drugim elementem tej pętli jest warunek, czyli warunek, do którego momentu ta pętla ma działać. Czyli załóżmy, zróbmy sobie 10 kroków, czyli dopóki krok jest mniejszy równy 10, to do tego momentu nasza pętla ma działać. I trzecią rzeczą jest to, że tutaj działa na samym końcu, to znaczy, że po przejściu każdym przejściu pętli wykonuje się to, co jest tutaj, czyli krok plus plus, czyli zwiększamy sobie o 1. No i teraz tak, startuję sobie to, sprawdzamy warunek, wykonujemy pętlę i robimy to. Dalej, sprawdzamy warunek, jeśli jest prawdziwy, to wykonujemy pętlę i robimy to. I tak w kółko do momentu, aż warunek przestanie być prawdziwy. No to zróbmy sobie bardzo sprytną rzecz. Console write line krok. O, i wydrukujmy sobie numer kroku. Odpalmy to na samym początku. Czyli pętla for
Dobra, jeszcze raz pokażę, bo szybko mignąłem. Tak, czyli tutaj wdrukuję sobie na ekranie napis krok i dodaję numer kroku, tak? To co się tutaj stanie. I na koniec sobie zróbmy jeszcze console. Read line, tak żeby nam to nie uciekło. Dobra, odpalamy naszą aplikację, która mi ucieka jak zawsze. Dobra, czyli mamy krok 1, 2, 3, 4, 5, 6, aż do 10. Tak, czyli ta nasza pętla wykonała się właśnie w ten sposób, jak przed chwilą mówiłem, czyli najpierw mamy ten krok pierwszy, on się ustawia na jedynkę i sprawdzamy, czy 1 jest mniejsze lub równe 10. Skoro jest, to drukujemy krok 1 i wykonuje się krok plus plus, czyli zwiększamy krok o 1, czyli do dwójki. No i czy dwójka jest mniejsza od 10? No i jest mniejsza od 10, więc nasza pętla dalej działa. No i tutaj mamy krok plus tą wartość, którą mamy w środku, czyli dwójkę, czyli drukuje się krok 2. No i teraz wykonuje się krok plus plus, czyli zwiększamy znowu ten nasz krok o 1, czyli już mamy 3. No i sprawdzamy, czy 3 jest mniejsze lub równe 10. Skoro jest, to drukujemy. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz dochodzimy do kroku numer 10. Czy 10 jest mniejsze lub równe 10? Jest. Więc drukujemy krok 10. No i teraz krok plus plus daje nam 11. Czy 11 jest mniejsze lub równe 10? No już nie jest, więc zakończy działanie naszej pętli, tak? Dlatego tutaj mamy tylko do kroku 10 wydrukowane wszystko na naszym ekranie. No i w ten sposób właśnie działa pętla for. Ona jest bardzo prosta, czasami się przydaje. Na pewno wykorzystamy sobie ją w jakichś innych przykładach. Dobra, to myślę, że na dzisiejszą lekcję to tyle. Także zapraszam Cię do kolejnych lekcji minikursu z C-Sharpa.